I cześć! Dzisiaj Mabo Steve i Xbox. To już też jest boksik, który premierę miał 2 tygodnie temu, no. Więc troszkę już się wygrzał. A szczerze nawet nie mam pojęcia, jaki on ma boostery w środku. Nie widziałem ani jednego openingu. Więc to będzie też dla mnie niespodzianka teraz. Otwórzmy go i zobaczmy, co w sobie skrywa ten taki niepozorny boksik. Na pewno po raz kolejny powiem, że zaklejają boksy prawidłnie, mocno, no i super. Nie ma już tego tej fuszery, jaka była kiedyś, że boksy się po prostu otwierały od małej ilości wilgoci. No ten Mabo Steve, jak tutaj fajny jest z tyłu, nie jest to premium box, więc też nie jest jakiś wybitny, po prostu najzwyklejszy boks. No, wyjąłem dzisiaj matkę z Charizardem, która mam nadzieję pomoże mi cokolwiek wydropić, bo musiałem się posunąć do tego, bo jak zobaczycie mój poprzedni opening, to tam się coś podziało z tymi puszkami. No, niefajnie. Dobra, pierwsza karta promka, Mabo Steve EX. No, mieni się po prostu genialnie, więc promka jest super. Była dobrze zabezpieczona, więc jest w dobrym stanie, nie jest powyginana od wilgoci, więc dobrze przeżyła podróż do mnie, do mojego studia, więc super. Plastik, no tego plastiku to zawsze będzie po prostu masa. Pozbywamy się go i to już nie jest promka i to nawet nie jest to kosmiczne holo, ten pattern, tylko to jest, a nie, jest, przepraszam. Tylko jakoś taki dziwny, pod innym kątem, patrzcie, go chwyta. Wow. No trzeba się troszkę natrudzić, żeby zobaczyć dopiero ten pattern. Zazwyczaj jakoś tak bardziej, nie wiem, albo mi się coś tutaj w oczach już przestawiło, no ale swirla nie dojrzałem, więc nie ma swirla, więc tak czy siak sobie to zapakuję. Zwykła karta z takim holo nie występuje, wystąpi tylko w tym boksie. Dobra, kolejna rzecz. Jumbo karta z Mabo Steve'em. No i to jest cudeńko, które poleci do mojego albumiku z jumbo kartami. Dobra, mamy dwa paradoksy. No ten set mi nie podropił jeszcze, więc może Charizard, ale patrzcie, nadmuchany. Także da się chyba wystrzelić. No naprawdę, jest zamknięte w nich powietrze zamiast wyssane. Dziwne, takich boosterów jeszcze nie miałem. No te są wyssane, ale tamte, te z paradoksa są nadmuchane wręcz. Silver Tempest i Obsidian Flames. No boosterów, te dobór nawet spoko. Nie narzekam, tym bardziej, że z paradoksem się jeszcze nie podropiliśmy, więc mam nadzieję, że podropi dzisiaj. Dlatego zostawię je na koniec. A zacznę od najstarszego, czyli z ery Sword and Shield booster Silver Tempest. No, Lugia, nie? No, co innego można by chcieć z tego setu, jak nie tą sławetną Lugię, na którą chyba każdy ma chrapkę i każdy poluje, nie? Dobrze, zacznijmy od kodzika dla was i tutaj z racji starej ery 4 karty. Jedziemy. Zaczyna się elektrycznie, więc zobaczymy, jak się zakończy. A miejmy nadzieję, że będziemy kończyć tak samo energicznie, jak zaczniemy. Ale patrzcie, karta energii w Pikachu, Raichu, no, robi się bardzo energetycznie. Czyżby to znaczyło, że będzie coś na koniec? No tu mamy reverse i FN Silstone. No jest to niby dropik, jest to holo, bo w tej erze holo były dropem. No ale nie o taki drop nam chodziło, więc próbujemy dalej. Patrzcie, jak tutaj krzywo zgrzany jest ten booster. Strasznie. Po górze to widać, nie? Znaczy krzywo, że nie trafili na drukiem do końca. No widać, drukują na prędce i tak im się to dzieje. Dobrze. Kojitson i tutaj nie przekładam nic, bo najlepsza karta zostanie przed energią w tym momencie i możemy popodziwiać te arty z Obsidian Flames. No set był w zeszłym roku, można powiedzieć, że już troszkę miesięcy ma, więc mocno się wygrzał. Zigzagon i Palafin Holo, tutaj holo gwarantowane, więc
booster bez dropa. No to czyżby faktycznie te paradoks miał dzisiaj mi przynieść te fajne, najlepsze dropy? No Mata z Charizardem nie może po prostu zawieść. Oj, nie, nie, nie. Takie rzeczy po prostu się nie dzieją, więc nie czekamy, otwieramy i patrzymy, co dobrego nam przyniesie ten set, który jeszcze nam, a przynajmniej mnie tutaj, nie przyniósł nic dobrego. A wy jakie macie doświadczenie z Paradox Riftem? Czy dropił wam jakoś, czy też tak po prostu ciężko wam szedł ten set? Aran Moruk i X. No, art jest genialny. Ładny, podoba mi się bardzo. Ognisty. Super, więc I take that. Tak. Super. Cieszy mnie to, że pojawił się chociaż i Xik. Więc ostatni booster dzisiaj. No wiem, że tak troszkę mało, no ale ten boksik po prostu nie jest najeżony boosterami. Ale miejmy nadzieję, że będzie najeżony dropami, że ten również pokaże booster klasy. I to lepszą niż twój poprzednik, że najlepszy drop został na koniec. I jak to się mówi, niech nastanie magia ostatniego boostera. I dochodzimy już do półmetku tego boostera. Best Flittle, no Absol bardzo ładny, a ostatnią kartą, no ładny jest ten art, ale niestety nie jest dropem, nie? Ale przyznajcie, że ten art ma potencjał na jakiegoś full arta, nie? Szkoda, że został zmarnowany w takim zwykłym holu. Swoją drogą kolor kodów w Paradoksie nie ma znaczenia, bo jak widzicie dwa takie same kody, a w jednym był drop, a w drugim kolory, a w drugim nie było dropu, nie? Ciekawostka. Dobra, no prócz gwarantowanych kart, czyli tego Mabostifa i tego Mastifa, który też ma to swoje kosmiczne holo, co bardzo mi się podoba, udało nam się z Paradoksa, czyli tak powoli z tym Paradoksem się rozwijam. Aran Moruk i X. Jedyny dzisiaj drop. No cóż, jak wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, żeby oglądać w przyszłości. I dzięki! Cześć!